rzut. Co za gówno? Co za gnój? Będę się teraz bał. Widzicie? Ja pierdzielę! Ale jestem usrany. Nowy tydzień. W tym tygodniu mam zamiar wstawić okna. Są tu zasrane wielkie dziury, ucieka ten dyk pełno ciepła, wlatują mi ten dyk szerszenie i mam już tego po dziurki w nosie. Jeżeli widzieliście w poprzednich filmach, kupiłem dwa okna. Już wam je pokażę. Ciemno tutaj, zapalimy światło. Jak mnie drażnią te zasilacze z blokadami zasranymi. Nie wiem, ile trzeba mieć mocy, żeby to kurde wcisnąć. No nie ma opcji, dobra. Rozbieramy ten zasilacz. Te blokady sobie żyją własnym życiem, nie? Chyba usunąłem blokadę. No nie, no dalej nie chcę wejść. Dobra. Zakupiłem dwa okienka, trzy szybowe. Dałem 400 zł za okno. Odkupiłem od firmy, robili zlecenie, zrobili złe pomiary i mieli na magazynie, musieli sprzedać. Ja sobie po prostu dopasuję otwór. Oszczędność, pamiętajcie. Okna są mega ciężkie, więc samemu dosyć ciężko to przetargać. Przecisnę przez szafkę, złapię i przeniesiemy. O kurde, ale te okna ważą. O kurde mać! Zabiorę cię. Właśnie tam, gdzie robię okno, se sam. Tu trzeba te drzwi zabrać. Kurde, nie chcę się tych drzwi znosić. Wiecie co? Wypierdzielę je przez okno. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Ty, jak to wyrzucić, żeby nic nie zniszczyć tam na dole? Że rozbujam i rzut. Kurwa, rozbujałem płotek. A, pierdziele. Idziemy sprawdzić. No nie wierzę. I co ja mam teraz z tym płotkiem zrobić? Dobra, ustawimy tak i nie będzie widać. I nikt nie zauważy. Gitara. Ja ale nie nagrywało się. Tak ważne rzeczy. Ja pierdzielę. Teraz się wściekłem. Tyle fajnych rzeczy się nie nagrało. Teraz to mi przykro, nie? Aż mi się odechciało nagrywać na razie. Kupiłem nową furę, jedziemy odwiedzić babcię, żeby zobaczyć jej reakcję. O, jest już, stoi. Babcia, zobacz, jaką furę kupiłem. No wnusiu, ładna fura. Nieźle, nie? No a chociaż ją dobrze sprawdziłeś? Babcia, przez 2 godziny ją sprawdzałem. Tu klar schodzi, a tu jest obdrapany. Handlarz mówił, że nie bita. Nie bite, powiadasz? No, a co ty sprawdzasz? No, sprawdzam historię pojazdu na auto DNA. No jak nie bite? W 2015 roku szkoda całkowita. No jak, gdzie? Tu walnięty. No jak to? Tu był walnięty. Nie był kradziony, za taksówkę nie robiło, oryginalny przebieg. A można im ufać? Auto DNA jest już ponad 13 lat na rynku i sprzedało ponad 3 miliony raportów, więc można im ufać. A link do strony znajdziecie w opisie. Proszę Państwa, wróciłem, jestem już uspokojony, przetrawiłem to, że się nie nagrywało. Powiem tak, nie chciałem nagrywać w tamtym momencie. Byłem na tyle poirytowany i zdenerwowany całą sytuacją, że po prostu nie chciałem nagrywać na siłę. Zrobiłem króciutką przerwę, ale jestem, wszystko przeminęło, nowa energia. Co zrobiłem? W momencie, kiedy się to nie nagrywało, zdemontowałem ramę z okna i nie pamiętam, co jeszcze zrobiłem, ale coś na pewno zrobiłem. Musimy teraz zrobić pomiary, jak te okno ma stać. Trzeba sprawdzić, czy otwór czasem nie jest jakoś krzywo osadzony, czy on jest w centrum budynku. Bo musimy zrobić tak, aby okno było na samym środku, żeby to jakoś symetrycznie i ładnie wyglądało. 203 cm. A jak z drugiej? Z drugiej 203,5. No dobra, czyli w sumie otwór jest gitara, jest na środku. Okno ma wymiary 97 cm, a otwór ma wymiary 117, no i tak jak myślałem, 120. Kurde, 122. Od 117 do 122, więc tak dosyć mocno. Ale tak na pierwszy rzut oka nie wygląda, żeby było krzywo. Bierzemy pod uwagę 117. I czy żeby okno było w środku, żeby było po środku, żeby było symetrycznie? Symetrycznie trzeba będzie po obu stronach ścianę. Dobudować mur będzie trzeba po obu stronach. 117 minus 97, 20 cm, czyli po 10 cm na stronę muszę dobudować. Żeby było jeszcze miejsce na piankę, to dajmy na to po 2 cm 118. Czyli trzeba dobudować po każdej ze stron 18 cm. 20 cm, czyli po 10 cm na stronę. Po 18 cm. Przydałoby się to gdzieś zapisać, ale nie mam na czym. Zapiszę na ścianie, idę po ołówek. Z jednej i z drugiej strony po 18 centów. I jeszcze trzeba sprawdzić wysokość. Mamy ramę.
jak ją postawię tak po prostu na pustakach na dole, no to trochę za nisko. Będę mógł opierać brodę o głowę, a tu nie o to chodzi. No i będę, żeby móc sobie zajrzeć przez okno, będę musiał się garbić. A garbić się nie wolno. Więc okno podniesiemy prawie do samej góry. Czyli będzie trzeba od dołu też dobudować. Jakby było tak, no, to mogę na stojąco sobie zaglądać. Dobra, czyli jakoś tak. Zrobimy pomiary, ile tak naprawdę od dołu muszę dobudować. 22 cm. Okej, 21 cm. Trzeba dobudować, ale teraz jeszcze coś. No tak, trzeba dobudować 21 cm. Musi być miejsce na piankę na dole i na górze. Zostawmy, że to będzie po te 2 cm. Czyli musimy zamurować od dołu nie 21, a 17. Tak? 17 cm. Żebym ja tu nic nie zrąbał. Czyli po bokach 18, a na górze 17. Ty, chwila, nie. Coś mi nie pasi po bokach. Jak po 18, 40 centów? Okno ma 97. Ty, coś mi nie pasi. Jest tak, otwór 117 minus 97 to jest 20 centów. Ale bym wow, ja pierdzielę, dobra. To miało być po 2 centy, czyli minus 4, podzielić na 2. 8 centów, ja pierdzielę. Wyższa matematyka. Dobra, skreślamy jedynkę. Ja pierdzielę, ty. Kto oglądał moje poczynania na TikToku, ten wie, że kiedyś murowałem ścianę i nie wyszło mi to za pięknie. Mam nadzieję, że nabrałem doświadczenia od tamtego czasu i teraz będzie lepiej. To się wszystko okaże. Plus jest taki, że mam pustaki ze wstawiania okna tarasowego. Czy to nie pięknie, że ja to zostawiłem? No ja tam się cieszę, że tego nie wyrąbałem. A mogłem. Zawsze trzeba oszczędzać materiały budowlane, żeby było tanio. I tu się okazuje, że będą mi potrzebne, więc zaraz je biorę, muszę sobie poselekcjonować, wybrać najfajniejsze i wciągamy na górę. A tutaj mam wełnę na górę i za niedługo będę ocieplał poddasze. Wielu z was pisało mi, żebym dawał znać tydzień wcześniej, co będę robił w następnym tygodniu. Żebym dostawał od was jakieś rady. Więc w przyszłym tygodniu ocieplam poddasze wełną mineralną, prasowaną, mam prasowaną. Możecie mi napisać, jak to powinienem zrobić, żeby nie zrąbać. Na? Zadam pytanie, co? Zamknij mordę. Ogólnie takie pytanie odnośnie robienia wełny. Co tu kurde robią zasrane cegły? Czy tak powinno być? Bo mnie to zastanawia. Mamy mur, tu jest ta wylewka, taka pod belki. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobrze zrobione, patrzcie. Tu jest taki jakby fundament. Nie wiem, jak to się nazywa, wieźba? Chyba wieźba. To coś, no, na czym się opiera dach. I na tym są cegły. Ale na cholerę, jak to przecież ciągnie wilgoć i zimno, jak ja mam to ocieplić? Ktoś mi wyjaśni? Czy ja to gówno powinienem skuć? Czy to ma zostać? I jak to wtedy ocieplić? Akurat tu mam dylemat i nie wiem, co z tym zrobić. Ach. I znowu to, co uwielbiam robić, czyli cięcie pustaków, nie? Czyli muszę ukroić tak pustaka, żeby było 17 cm. Trzeba pozbijać wszystkie pierdy odstające, bo to nie jest do niczego potrzebne. Pięknie. Muszę sobie przymierzyć. Ile tak naprawdę pustaków ja tutaj potrzebuję? Dwa będą w sam raz. O proszę. Ha! Ale sobie palucha przytrzasnęłem. Zetnę 3 cm pustaka. Dzień mi się patrzycie. Ej, a tak mnie zastanawia, tutaj pustak ma taką powierzchnię, czyli takie rowki. A na boku drugim jest gładki. No nie? I tak są wszystkie pustaki. Dlaczego tu są takie właśnie fale, a tu jest gładki? Ktoś mi jest w stanie to wyjaśnić? O co z tym chodzi? Czy ja powinienem dawać właśnie na tym falowanym zaprawę i to się będzie niby lepiej trzymać? Czy bez znaczenia? To jest ciekawe. No, liczę na waszą odpowiedź, bo kurde, nie wiem. Zadanie jest proste. Przynajmniej na takie się wydaje, no. Zamurować okno. Raz to robiłem. Najprościej jest dla mnie powiększać otwór. Murować akurat nie lubię, bo mi to nie wychodzi. Bierzemy piłę do pustaków. Mamy. Może się do czegoś przyda. Czy jest dobrze obcięty? 21,8, 21,5, kurde, no proszę was. Co? Tu 21,3? Tak, ja to nie wyciąłem, było równo. A z drugiej? 22,5? 22? Jakim cudem? Jak ja to zrobiłem niby? Ale wykminiłem pomysł, jak teraz ciąć równo. Następny będzie równiutko. Bierzemy sobie tą ramę i sprawdzimy, czy jeżeli tak utnę, czy będzie wszystko gitara. Wstawiamy. Co? A jakim niby cudem nie wchodzi? Przerzuciłem tak, żeby było jeszcze miejsce. Jak ja to niby wszystko wyliczam? Jakim cudem to nie pasuje? Obcięłem pustaka. Kurde, jest 22 cm. No 138. 137,5. Rama ma 135. Jakim cudem? Nie chce mi to wejść. Dobra, jeszcze raz to przyłożę. Co jest kurde grane? Jaja sobie jakieś robicie? Jak to jest możliwe? Nie, no co jakieś kminy? Chwila, no jeszcze raz. Co tu jest grane? Rama ma 135, otwór jest 138 i mi tu haczy. Jeszcze raz zbierze tą ramę, no. No łapię za dół, łapię za górę 135.
Nawet mam tutaj na obrazku napisane 135. Nie, ja tego nie rozumiem, co jest grane. Dobra, patrzcie, przymierzam tutaj. Daję na róg pustaka 137,5. Więc jakim cudem ta zasrana rama nie chce się na tym postawić? Jeszcze raz spróbuję to przymierzyć. To jest dziwne, bardzo dziwne. Pierwszy raz mam taką dziwną, a może tak wsadzę? No nie, to patrzcie, kładę na... I brakuje z 1,5 centa. Co jest grane? A co ze mnie za gość? Takie jaja. Ja pierdzielę, już myślałem, że zgłupiałem. Patrzcie, przecież tutaj trzeba odkręcić tą plastikową stópkę. A ja tak się męczyłem i dziwiłem. Odkręcamy. Takie coś. I tyle kłopotów. I teraz mi pasuje. I tak zostawiamy. A teraz patrzcie, co wymyśliłem. Aby właśnie mi krzywo się nie uciął pustak. Będziecie z niego korzystać. Dzięki mnie. 21,5. I patrzcie teraz. Mamy deseczki i mamy ścisk stolarski. Bierzcie takie sposoby ode mnie, nie? Bo wiecznie żył nie będę. A myślę, że to kurde jest genialne. Deska jest równa? No nie jest. Jest krzywa, ale mało krzywa. Więc niech będzie... Daję dwie dechy. O, nogami sobie przytrzymam. Biorę ścisk stolarski. Patrzcie, podpompuję. No, kurde, patrzcie. I się uczcie, naprawdę. Tu złapiemy sobie dalej. Za pustakiem, żeby dało się ciąć. Albo nie. Złapię gdzieś tu i później przeniosę. O, jest git. Petarda. I teraz nie ma opcji, że krzywo utnę. Tylko jak ja go postawię? Do pionu. Trochę źle zrobiłem. Muszę przerobić tą konstrukcję. Trzeba to inaczej. Myśl jest bardzo dobra, ale konstrukcja źle wykonana. Tak zostało to zrobione. I teraz... przy samej desce. Czy to nie jest genialny patent? Myślę, że genialny. Kurde, no dlaczego wszystko leci do środka? Położyłem specjalnie na oknie, żeby wylatywało. Ej, to był naprawdę genialny pomysł. Jest równiutki. Będę tak ciął wszystkie, takie duże, jak będę potrzebował równiutkich. To patent, myślę, że bardzo dobry. Polecam. Sprawdzony, jest zajebiście. Ej, chwila, ale ja nie z tej strony ciąłem, bo tu jest dwójka. Dobra? Chwila, ty, gdzie ja ciąłem? A tutaj, bo tu jest ołówek. Dobra. Teraz chwila prawdy, cię równo ucięłem. No nie, ja pierdicie. A miało być tak pięknie. No trudno, ale się starałem. Teraz trzeba wziąć klej, no i to przykleić. Wróciłem z zaprawą. Cyk, 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 wszystko na aparat oczywiście. Ła, babka. Mam unigrunt. Przelewam sobie, żeby pędzlować. Mamy pędzla i to musi być szybka akcja, bo tak naprawdę ja już mam zaprawę zrobioną i trzeba zaraz kleić. Wiadomo, na sucho to się kleić nie będzie. Pamiętajcie, zawsze chociażby wodą czy czymkolwiek innym śmignąć. Nie wiem, czy nie za rzadkie, kurde. Jest pięknie w oczku, tak mocno spierdziela. Trzeba zablokować. Co jest? Przecież było przez w oczku. Okej, sprawdźmy na dłuższej poziomicy. O, jest w oczku. No tak, prawie. Dobra, ja to akceptuję, jest prawie w oczku. Drugi pustak. Trzeba go też popędzlować. Trochę tu. Jakoś to będzie. Jezus, już mnie plecy bolą. Ach. No. Ej, co jest? Dlaczego tu jest tak wysoko? A ktoś mi jest w stanie wyjaśnić dlaczego? No jest grubo za wysoko. Dobra, będę ścinał, no. Ciekawe. Ty, a tutaj jest prosto? Tu też zrąbałem. Czy przesunę teraz? Chuja, nie przesunę. Ze mnie dobry murarz nie będzie. No nie, to już się zassało. Takie życie, tak zostawię. Troszeczkę krzywo, też dobrze. Nie wygląda to najgorzej. Tu będę musiał spiłować, ale tylko trochę. Tragedii nie ma. Ale się trzyma. Jest gitara. Sprawdźmy, czy wszystko dobrze wyliczyłem, czy okno teraz wejdzie. No pięknie. Może nawet nie będę tam na dole podcinał. Teraz jeszcze tylko ścianki boczne. Mega mi się ich nie chce robić, a zwłaszcza dwóch. Nie jestem najlepszym murarzem. Kurde, kusi mnie, żeby tylko z jednej strony dorobić mur. Czy to by było aż tak widoczne, te 10-8 cm? Kurde, nie, no nie będę takiej maniany robił. Zrobię z dwóch stron, żeby nie było. Mam takie panele. Plan wydaje się prosty, ale czy taki będzie, to się okaże. Trzeba to przytegować tak, żeby odstawało 8 cm. 8 cm odstaje. I teraz trzeba to zrobić, żeby to było w pionie. Czyli mamy
moją ulubioną mini poziomicę. Jest perfekt w oczku. Panel mamy przytegowany jako tako. Czy centymetry się zachowały? Jest 8, a czy jest w pionie? No nie. Jakim cudem to mi spierdzieliło? Ej, teraz jest. A jak odwrócę poziomicę? Teraz nie ma. Co jest kurde grane? Tak jest idealnie w oczku, a tak nie jest. Kurde. Chyba poziomica jest zrąbana, a zobaczymy tą dużą poziomicą. No, ty, mała poziomica jest u mnie zrąbana. No nie fajnie. Trzeba troszeczkę kopnąć go. A pierdziele, dobra, odkręcam. Aczkolwiek to nie tak dużo. Dobra, walić to. Dobra, jest gitara, zostawię to tak. Teraz muszę jakoś od zewnętrznej strony przykleić, przyczepić panel, żebym mógł z dwóch stron wsuwać. Nie, no nie wiem jak ja to przytyguję. To nie będzie takie proste. Czy ja to dobrze zrobiłem? W oczku jest to w tym momencie. Teraz pytanie, czy jest 8? Ty, zajebiście, zrobiłem idealnie. Ja pierdzielę. Mam pewien plan. Mamy pustaka. Czy to zadziała? Jakbym tak sobie ciął. Założę maskę ze względu na to, że tu się bardzo mocno pyli. Maseczki dostałem od jednego z was, za co bardzo dziękuję. Dzięki wam będę zdrowszy. Cieszę się, że o mnie dbacie. No to jest coś pięknego. Takich masek to ja jeszcze nie miałem. Tutaj już zaznaczę linię i po prostu położę obok i wytnę. Kolejny dzień, środa. Niestety, ale wczoraj musiałem zakończyć moje prace ze względu na to, że cholernie mocno wiało i nie dało się za bardzo pracować. Dlatego wracamy do cięcia pustaka w połowie. Jest kolejny. No i co, lecimy dalej, nie? Co jest, kurwa? Jakim cudem to się nie trzyma? Ty, ten pustak się nie skleił, on się rusza cały. Jakim cudem? Będzie go trzeba odkleić. I na nowo. I cyk, ostatni klocek. Kurde, dlaczego to wszystko do środka zawiewa? Ja pierdzielę. Zrzucam na dół, a to kurde unosi się i do góry i tutaj leci. A spróbujemy do środka. Zawiewa do zewnątrz. Czy to możliwe? Nie wiem jak to się wydarzyło. Jak to kurde możliwe, że ten pustak się rusza? Ten się trzyma, a ten się kurde rusza. Przecież przytegowałem go dobrze. Tą ściankę odkręcę i zobaczę, czy pustaka da się wyjąć. Ogólnie wczoraj zadziała się potężna afera z twórcami Minecrafta, na których sam poniekąd się wychowałem, bo może i nie wyglądam, ale jestem młody, bo mam 25 lat dopiero i wychowałem się na tych wszystkich twórcach. Wczoraj wieczorem sam siedziałem i oglądałem wszystkie sytuacje, bo lubię sobie czasem pooglądać takie rzeczy, jakieś newsy, jakieś inne rzeczy i kurde, powiem wam, jestem w szoku. Co się dzieje? Ciekawe, co jeszcze wyjdzie. Mamy środę. Jestem ciekaw, jakie jeszcze ciekawe i paskudne rzeczy wyjdą na różnych twórców. Kto by się tego spodziewał, nie? Że takie rzeczy będą się dziać w internecie. Co uważacie na ten temat, jeżeli jesteście w temacie? Czy waszym zdaniem, czy zostaną skancelowani z internetu, czy znikną? Co na ten temat uważacie? Czy to jest na tyle mocna afera, że oni znikną z internetu? Czy raczej, jak większość, w zasadzie prawie jak wszystkie afery, które są aktualnie co chwilę w internecie, po prostu za miesiąc, za dwa wszyscy zapomną, a oni dalej będą działać w internecie, no nie? Bo jestem ciekaw, co na ten temat uważacie? Ja uważam osobiście, jeżeli jakoś nie dostaną na przykład jakiegoś zakazu prowadzenia działalności w internecie, to minie miesiąc, dwa, trzy i oni będą działać jak gdyby nigdy nic. Ja tak uważam, nie? Ale jestem ciekaw, co wy uważacie w tej kwestii. A tymczasem wróćmy tutaj do roboty. Kurde, powiem wam tak, to cholerstwo niby się odkleiło, nie? Ale on się trzyma. Jest zaklinowany, nie? Czy ja powinienem coś z tym zrobić? Szczerze mówiąc, nie chce mi się. Chyba go tak zostawię. Okno dociśnie, pustaki tutaj zaraz obok docisną i on się nie będzie ruszał. Więc tak zostawimy. Bejcujemy, żeby właśnie, żeby zaprawa się złapała. Musi być zabejcowane. Trzeba śmignąć dół. Trzeba śmignąć cały bok. Mam szpachelkę mocy. No i prościzna. Kładziemy. Kleimy, młoteczkiem postukam. W sumie przydałaby się też poziomica. Tu powinienem podnieść. Albo tam dobić. Kurde, ten panel jednak trochę przeszkadza. No jest prawie w oczku. Tak jest krzywo. Ale to też może być wina tego, że krzywo ucięłem. Nie ma tragedii. Jeden stoi. W sumie murowanie takich kawałeczków jest dosyć proste. Tak, dałem. O, myślę, że jest to jak najbardziej w porządku. I będzie się kleić. Kolejny klocuszek. Jedyne co się obawiam, że któryś pęknie przy stukaniu. Cały czas idzie krzywo, dlaczego? Ciekawe. Mało brakuje, a byłoby w oczku. I co ja mam tu niby zrobić, jak mi to tak krzywo idzie? Kolejny lekko odsunę. Jezu, ale się zakurzyłem. Ej, tu trzeba więcej, bo to jest taka szpara. Tu tak pierdykniemy dużo, żeby to się trzymało. I teraz soczyście wypływa.
Jak ja sobie faluję w palucha? Ej, dzięki temu, że to zrobiłem, mamy pion idealnie. Ja pierdzielę, kurde. No teraz jest pion. Ja profesjonalistą nie jestem. Mówiłem to już nie raz. Ale wydaje mi się, że zrobiłem... Robię w miarę dobrze. Robię co w mojej mocy, aby było dobrze. Staram się, kurczę. Muruję drugi raz w życiu. Docinałem te zasrane pustaki na wymiar. Każdy po kolei przykładałem, a kuźwa każdy jest inny. Cięłem na równo z tym stelażem, który zrobiłem, a wszystkie są krzywe. Nie pojmuję tego. Coraz bardziej zaczyna to odstawać od ściany. Ale o dziwo tu jest w miarę równo. Nie, no ja tego nie pojmuję. Co jest grane? Jakim cudem to tak faluje, a jest tak prosto? A tutaj chociaż czy mi dobrze poszło? No tu jest zajebiście. Nie jest w oczku, bo troszeczkę spierdziela, ale ta ściana też spierdziela. Ja idę równo z tą ścianą starą, więc tu jest idealnie zrobione, ale tak mi ucieka. No tak najwidoczniej musi być. Jeszcze musimy ostatniego pustaka dociąć. Tu jest równiutko, tylko tu jest lekki problem. Nie dolega do poziomicy idealnie, ale też chyba nie ma tragedii. Dlaczego ja się sam oszukuję? Porażka. Będzie dobrze. Teraz trzeba wymierzyć ostatniego pustaka, żeby go tu wsadzić. Nie może być na wcisk. 7,5 na 14 muszę zrobić pustaka i myślę, że będzie ok. No pięknie! Jest petarda. Teraz trzeba to wszystko zmoczyć i śmigamy. Pięknie w oczku. Dopiero pod sam koniec. Ale ważne, że jest. Jedną stronę mamy gotową. Odpaść raczej nie odpadnie. Mogę teraz robić stelaż na drugą stronę i ciąć. Trzeba przymierzyć ramę. Ile centymetrów muszę dobudować? Ja, rama, wracaj. Nie porąbało ci się coś? Kurde. No, robota na wysokości. No i się wszystko poprzesuwało. Zarąbiście. Muszę jeszcze raz. Ja pierdzielę, ty. Przytrzymam to nogą jeszcze. Czyli dostosowujemy się do góry, tak jak z tamtej strony. Jest 9. Czyli na górze trzeba zrobić 7 centymetrów. Stoję tutaj tak. Miałem zamiar odpalać kamerę. I coś mi kuźwa przebiegło tam. I to była mysz. Ewidentnie, kurde. Jakim cudem dostała mi się tu mysz? Ty, dziurę tutaj zrobiła w membranie. Co za gówno. No nie pierdziel, że sobie siedzi na poddaszu. Ty, ile tu gówien? Co za gnój. Nie, tak być nie będzie. Nasrane jak nie wiem. Jak się pozbyć takiej teraz myszy? Będę się teraz bał działać tutaj. No patrzcie jak nasrane. Raczej, to był męski okrzyk jak coś. O, gdzieś to mi przemknęła. Siedzi pod membraną, suka. Patrzcie, ile gówien. Tutaj dziurę sobie zrobiła. I sobie tam wchodzi. Tu nasrane i tu nasrane. I tu? Ja pierdzielę, ty. I tu? Co jest grany? Co? Wszystkie narożniki mam zasrane. Nie, doigrała się. To oznacza wojnę. Wszędzie nasrane. Dobra, proszę was o pomoc. Jak humanitarnie pozbyć się myszy? Ewentualnie nie jej. Nie wiem, jakaś pułapka, taka zamykana, coś polecacie? Gdzieś porozstawiać, bo kurde, nie pozwolę sobie na to, bo będzie mi tak, niszczyła membranę, dam wełnę, to wejdzie w wełnę i będzie niszczyć wełnę. Trzeba się tego szkodnika pozbyć. Oby w zimę nie okazało się, że ich tu pełno zamieszka i będę miał masakrę. Słuchajcie. O kurwa, ty, widzę jak tam śmiga. No i co ja mam niby zrobić? Widzicie? Ty, ono zaraz mi tu spadnie na łeb, nie? No nie, no ja tu nie chcę siedzieć. Ja pierniczę. No i co? Ja mam teraz sobie tak siedzieć, a mi nad głową będzie mysz śmigać. Pewnie pod membraną też mi sra. Nie, no ja tu kiedyś na zawał zejdę przy tych remontach. Ja pierdzielę, nie? Przecież jak mi gdzieś przebiegnie pod nogami, to ja wylecę z tego okna. No trzeba działać, nie? Ona jest malutka. Ja jestem wielki. Nie powinienem się bać. W sumie nie boję się jak coś. Po prostu mam obawy. A to co innego. Dobra, nie. Jak się gdzieś pokażę, to ją złapię i wyrzucę za drzwi. O, ciekawe, czy pod kamerą termowizyjną ją zobaczę. Sprawdźmy. Wiecie, jak siedzi pod membraną, jak będzie siedziała chwilę w tym samym miejscu, to powinno się ogrzać. Powinna być różnica. Sprawdźmy, czy gdzieś widać gryzonia. Widać, jak się odznaczają belki na przykład. Jest cała membrana, wszystkie... Nie pierdziel, że jest. Nie jestem pewien, ale chyba mam. Tu jest najcieplej. No bo może mi się tylko wydawało. Dobra, wiecie co? Ona chyba gdzieś sobie poszła. Jestem mega ciekaw, czy taka kamera jest w stanie wykryć właśnie gryzonia, nie? Że na przykład sobie siedzi pod membraną w jakimś punkcie.
Bo to jest kurde mega ciekawe, nie? Będzie trzeba to jakoś sprawdzić. Zrobię trochę inaczej. Myślę, że z jednej strony wystarczy, żeby przykładać. 7 cm trzeba złapać. Jest pięknie. No nie pierdziel. Ja pierdzielę. Dobra, zostawię tak, po prostu się da więcej zaprawy. Mam wcześniejszą zaprawę. Póki ona nie zaschła i jest jeszcze git i się nadaje, trzeba od razu wszystko przyklejać. Lecę dalej. Całe okno już jest zrobione. No nie jest za pięknie, nie zrobiłem tego idealnie. No co ja wam mam powiedzieć, no? Nie umiem. Nie nadaje się do murowania. To niech sobie schnie, a my przechodzimy na drugą stronę. Jezu, i to wszystko, co tutaj leży, będę musiał w przyszłym tygodniu wynieść. Wszystko, co jest tutaj i wszystko, co jest tutaj, wszystko będzie musiało wylądować gdzieś indziej, bo będę ocieplał poddasze i po prostu potrzebuję tutaj miejsca. Tu będzie trochę więcej roboty. Tu mamy okno wstawione, co prawda stare, i tu jest o wiele niżej. Tu będzie trzeba o wiele więcej podnieść. Będzie więcej zabawy. Najpierw trzeba to gówno zdemontować. Ciekawe, ile robali tam się kryje. Ja pierdzielę, ale tu jest nasrane. No nie pierdziel, że tutaj też sobie mysz jakaś zrobiła miejscówkę. Jezu, ile gówien. Co ty gadasz? I co, ja mam to teraz rozbierać? A jak tam siedzi jakaś? Skąd te myszy? Albo mam już jakieś przesłuchy, albo znowu słyszę, jak jakaś śmiga po membranie. Być może już jestem przewrażliwiony. Jezu, oby mi nic nie wyszkoczyło. Jezu, jaką sranie sobie tutaj zrobiła. Nie, aż wam to pokażę, nie? Nie będę taki. Patrzcie, jak tu jest nasrane. To jest dosłownie sterta gówna. Oj, tak to wyglądało. Styropian powciskany, a tutaj są deski przybite. Tak to było wcześniej zrobione. No trzeba tutaj wstawić normalne okno i pozbyć się zasranych mysz. Oj, coś czuję, że to będzie ciężka walka. Mam nadzieję, że mi jakoś doradzicie. Jezu, jakie robaki. Ja pierdzielę. Skoczył na mnie. Zawał. Jak ja podczas tego remontu nie zejdę na zawał, to będzie dobrze. Mam łoma, trzeba powyciągać ten styropian. Boję się, że coś mnie zaatakuje, jakiś pająk albo jakiś inny robal. Więc trzeba to łomem na odległość. Dobra, ostatni styropian z kupą. Ile tego pleci? Aż mi niedobrze. Otwiera się. Kurde, może je zostawię i tylko ocieplę? Jest dwuszybowe. Kurde, kusi. Mam jednego z tych robaków. Patrzcie, coś takiego. No i okno mamy zdjęte. Idę po worek, wszystko wrzucę w worek, tak być najprościej. Jeszcze tylko tu pozamiatam te gówna. Muszę się pozbyć tej ramy. Nie wiem, jak ona jest zamocowana, ale chyba... To może jakbym z buta wjechał? Gdzie jest okno tarasowe? Kurde, obok. No dobra, to nie wjadę z buta. Zrobimy to jakoś delikatnie. Mamy to, jest wyciągnięte. Postaram się tak zrzucić, aby się nie rozwaliła. Może się jeszcze przyda. Cała i zdrowa. Deski się mogą zawsze przydać. Otwór oczyszczony. Tylko gówna jest miote. One mogą być na dworze. Specjalnie dla was muszę przenieść te pustaki w inne miejsce, bo tu jest dosłownie najlepsze ułożenie kamery, żebyście wy jak najwięcej widzieli. Więc przerzucam. I teraz elegancko. Widzicie, jak ja się dla was poświęcam? To może zostaw lajka pod tym filmem. Napisz taktyczny komentarz. Możesz napisać cokolwiek. A wiesz dlaczego? Bo mi to pomaga się rozwijać. Dzięki temu, że dasz lajka, zostawisz taktyczny komentarz, film dotrze do większej ilości osób, bo YouTube go zacznie promować. I dzięki temu coraz więcej ludzi będzie mogło wiedzieć, jak nie robić popeliny. A? Możecie mi pomóc. Nic was to nie kosztuje, a ja za to bardzo dziękuję. I nawet rymuję, kurde. A, no i jak nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, bo 50% z was nie subskrybuje kanału, a ogląda. Pamiętaj, sub. Trzeba zmierzyć całe te okno. Czy one też jest tak kosmicznie krzywe? O, tu będzie mniej dorabiania. 108, a tam było 117. Okej, czyli od 107 do 112. Życie, taki dom sobie wybrałem do remontu. Muszę przynieść okno, czyli to, co uwielbiam najbardziej. Targać ciężkie rzeczy. To uwielbiam robić. To jest moja pasja. Potem mnie plecy bolą. Albo ciul. Wiecie co? Wezmę ramę z tamtego okna. Nie chcę mi się teraz tego rozbierać, bo jest ciemno i nie chcę mi się tego teraz targać. A i wiesz co jeszcze? Możesz udostępnić ten film znajomym. A dzięki temu YouTube totalnie oszaleje. Możesz udostępnić nawet mamie albo babci, siostrze, bratu, komu tylko zechcesz. Kusi mnie, żeby tutaj w ogóle nie dorabiać bocznych murów. Tylko podwyższyć, wiecie? Sprawdźmy, ile by było na stronę? 7 cm, a z tej 6. To mamy 11 cm. 11 cm. Naprawdę kusi mnie, żeby to po prostu tylko zapiankować. Co uważacie? Boję się, że jak tak zrobię, to zrąbię. Czy 7 cm to dużo?
czy okno będzie stabilne. Chociaż w zasadzie i tak zawsze jest dookoła pianką, trzyma się na kołkach. A jakby tak właśnie pierdyknąć porządne kołki i zapianować tyle? Więcej pianki, więcej ciepła. Wiecie co? Może to będzie głupie, a może nie. Ale chyba tak zrobię. Pierdykniemy więcej pianki. Nie chce mi się tego murować. Nie idzie mi to cholernie. Musiałbym pomurować po jakieś 3-4 cm na stronę. No nie chce mi się. Z tamtej strony okej, tam było trzeba dużo domurować, ale tu chyba tak zostanie i pierdykniemy piankę. Trzeba podnieść okno o 42 cm. Nawet specjalnie dla was pełno lamp rozstawiam, żebyście dobrze wszystko widzieli. Więc pamiętaj, doceń to, zostaw tego lajka. Przepraszam, że wam tak truję o to, ale to serio bardzo pomaga przy rozwoju kanału. O, wiecie co? Mam dla was deal. Jeżeli pod tym filmem wbijecie 40 tysięcy polubień, to w następnym odcinku robię paczkę dla widza, dla kogoś z was. A tą paczkę dostanie osoba, która pod tym filmem będzie miała najwięcej polubień w komentarzu. Myślę, że dobry deal. To jest taka motywacja dla was, żebyście mi pomogli w rozwoju kanału. Odezwę się do tej osoby i na odcinku skonstruujemy paczuszkę dla widza. Deal? Deal. Liczę na was. Tak, tu wejdzie jeden. Czy wejdzie drugi? Ty, mam idealnego kandydata, a on jest przycięty. Pasuje jak ulał. Cyk, to będzie tak. No petarda, pasuje idealnie. Wróciłem do was z zaprawą. Myślę, że zrobiłem jej aż za dużo, ale zrobiłem zarąbistą konsystencję. Chyba. Nie, wydaje mi się, że będzie git, na pewno. Co jakiś czas sprawdzam, czy się nagrywa, nie? Teraz myślę, że przez miesiąc przynajmniej będę miał taką fobię przez ten początek, bo tyle fajnych rzeczy się nie nagrało, które robiłem pierwszy raz, że kurczę, masakra. Teraz trzeba trzasnąć tam naprawdę sporo zaprawy, ponieważ jest problem, bo jest to mocno krzywe. To jest jakaś taka, nie wiem, na cholerę to w zasadzie, taka wylewka na pustakach. Nie mam pojęcia, po co pod okno została zrobiona wylewka. U kurde, dobra, ty, trzeba to jakoś wyrównać. Płynie jak cholera. Znowu krzywo, ja pierdzielę, nie. Ja poważnie się nie nadaję do budowlanki. W sensie do murowania ja się nie nadaję. Za dużo rzeczy jest do ogarnięcia przy tym. W jednym miejscu zrobię dobrze, ale w innym źle. Ważne, że tak jest prosto. To jest dla mnie najważniejsze. Więc pierwsza warstwa gotowa. Teraz trzeba dociąć kolejnego pustaka. Byłem chwilowo na przerwie. Jest ciężka sytuacja, kurde. Szerszeń tu wleciał, śmieć zasrany. Jak ja nienawidzę tych gówien. To jest chyba owad, którego się najbardziej obawiam, nie? Szerszeń. I sobie lata. Ogólnie problem jest taki, że ich tu mi lata naprawdę dużo. Często przylatują. Na górę. Nie wiem, czy one szukają miejsca, gdzie mogą sobie zrobić miejscówkę, czy co? Mam paletkę bojową. Najgorsze jest to, że jestem w takim miejscu, że nie mam gdzie uciec w razie czego przed tym gównem. Ja pierdzielę, coraz bliżej. Jezu, ale mam stresa, nie? Ja naprawdę nie mam gdzie stąd spierdzielić w razie czego. To jest po prostu walka. Jeden na jeden. Ktoś tutaj zginie i to na pewno nie będę ja. Jak przyleci drugi i będą już dwa, to stąd uciekam. Nie ma opcji, że tutaj będę siedział. Obym ze strachu z okna nie wyleciał, nie? Ja pierdziczę, jest coraz bliżej. Ja pierdziele, ale mam ciary. Nienawidzę tych stworzeń. Pierdziele. Leci. Ja pierdziele. Mam ciarki dosłownie na ciele, nie? Ale ogólnie się nie boję. Jakby co, nie? To tylko pod filmik. To pozory. Jest tutaj. Ja pierdziele. Jest nade mną. Ja pierdziele, jaki stres. A czyj to jest ten? Adrenalinka. Lata. O kurwa. A czyj kurde. Leci. Jest dosłownie obok kamery. No tam go nie będę bił. Jest jak go nie trafię. Nie trafiłem. Ja pierdziele, ale mam gęsią skórkę, nie? Dawaj. Lubię adrenalinkę. Czasem poczuj. Lata nade mną i śmierć. Ja pierdziele. Gdzie on? Jezu, ja tu zaraz na zawał zejdę, nie? Za mała paletka. Lata. Dlaczego ja takie dźwięki w ogóle wydaję, nie? Ja tego nie rozumiem. Kurde. Ja pierdziele. To jest najgorsze, jak jest tak blisko mnie. Lata centralnie mi nad głową, nie? Zobaczysz, dorwę cię. On jeszcze tego nie wie. Najfajniej jakby po prostu wyleciał. Ani on nie ucierpi, ani ja. Wszyscy będą zdrowi. Ja. Ja pierdziele. Ale ci zaraz pierdolę, nie? Dobra, śmieciu. Już się zdenerwowałem. Wstaję. Kurwa, lata przy membranie. Leć trochę niżej, ale nie za nisko. Jezu, to słychać nawet jak to chodzi. Gówno zasrane. Poleć na odpowiedniej wysokości, tak żebym cię mógł pierdyknąć. Ja nie trafiłem, kurwa, gdzie on jest? Ja pierdziele, zdenerwował się. Lata jak porąbany teraz. Ja pierdziele, ale mi gorąco się zrobiło. Dobra, wstaję. Wstaję, jak on teraz podfrunie, to mu bije go. Dlaczego on idzie po tej membranie jeszcze przy belce? Weź po prostu fruń.
Dobra, siądę sobie jednak. W takim momencie przydałby się ten kot, co mi nasrał w piasek. Jestem wpatrzony w niego jak ninja. Nie ucieknie mi. Proszę, no daj się walnąć. O kurwa, połamałem paletkę! Za dużo siły! Paletka! Paletka się połamała! No nie wierzę w to! Za dużo mam mocy, ale jakbym poszedł na kort tenisowy i bym tak pierdyknął, to coś czuję, że byłby as serwisowy. No nie, no ja się go nigdy sobie nie pozbędę. Kurde! Wypad! Ja pierdzielę! Zawał! Dobra, wiecie co? Idę po pomoc. Sam tutaj nie dam rady. Gdzieś jest, słyszę. Jest tam. Tam babka na górze. A tu! Kurwa, też nie sięgnę. Znaczy, to wiesz, on lata niżej co chwilę, nie? Dawaj, babka! Tylko nie rozerwij mu rady. Dobra? Jest. Zabiłaś? Gdzie leży? Mamo się. Proszę Państwa, zabiłem. Co prawda nie sam, ale próbowałem, tak? Najbardziej ucierpiała paletka. Połamała się w pół. Za słaba była dla mnie. Ja wiecie, ja... Szybkie ciosy. Muszę uciąć 8 cm. Muszę dociąć jeszcze drugiego, takiego samego. Proszę Państwa, godzina 23. Ja właśnie skończyłem robić murek. Co prawda nie jest idealny, ale też nie jest tragiczny. To wyschnie do jutra i jutro będziemy mogli wstawiać już okno. Króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Jest spora i bardzo mnie ciekawi, co znajdziemy w środku. Mocno zapakowana, otwieramy. Zajebiste rękawice. Skórzane, solidne rękawice, takie jak do spawania na przykład. Fajne, mięciutkie w środku. Do czegoś na pewno się przydadzą. Masz, możesz podotykać. Fajne rękawice, naprawdę. Dziękuję bardzo. Od kogo jest ta paczka? Nie ma nic napisane. Proszę Państwa, smaczki dla Biboszki. Kolejne smaczki dla Biboszki. Kurde. Dla kota, który zesrał się w piach. Ej, dobre. Co? Ja mam jeszcze dokarmiać te gnojki, co mi srały w piasek? Dla kota, który zesrał się w piasek. Okej, to akurat dobre. Nie wiem, czy dam tym kotom, czy zasłużyły, bo będą przychodzić i częściej mi srały w piasek, jak będę. No i tak przychodzą, ale będą przychodzić częściej. Mamy gniazdka podwójne. Ciach, gniazdka podwójne. Puszki do regipsów. Czyli tak, dwie puszki do regipsów. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? 7 zwykłych puszek do kontaktów, czyli podtynkowych. O nie, jeszcze! Jeszcze 3 puszki, a ta jakaś dziwna. Ta niech leży tu, nie dotykaj. Zaraz dostaniesz. Co to jest za rodzaj puszki? To jest ciekawe. Kolejne smaczki dla Miłoszki, kurde. W tej paczce więcej rzeczy dla Miłoszki niż dla mnie. Ale bardzo fajnie, bo ja dużo od was rzeczy dostaję, a Biboszka... Bi. Dobra, dostaniesz Bibi tego. To jest jakiś taki otwieralny. Masz, poniuchaj. Dobra, Biboszka. O, ale ładnie pachnie, Bibi. Kółeczko! Kółeczko! Daj łapę! Daj łapę! Dobra, siadł. I... Co to jest? Co to? Max 80 m sekunda. Niech mi ktoś wytłumaczy, do czego to jest potrzebne. Sprawdzamy dalej. Silikon sanitarny, jedna sztuka. Mamy cęgi do drutów, jeżeli mi się dobrze wydaje, do jakichś takich cieniutkich blaszek. Kolejne gniazdko. I jeszcze jedno gniazdko. Włącznik. Uchwyty na kable. Na pewno się przydadzą. Za niedługo, znaczy jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale za jakiś czas na pewno wbije do mnie dziadek i będziemy robić elektrykę. Więc to przyda się na 100%. Co tu ma? Kolejny włącznik. I jeszcze jeden włącznik. Kurde, nie wiem, ilu już tych włączników jest. I jeszcze coś? To jest jakaś ramka sama. I jeszcze jeden włącznik. I jeszcze jedna ramka. Co mamy dalej? O kurde, ile kątowników. Takie jak używałem do garażu. Czemu wcześniej mi tego nie wysłałeś? Lub wysłałaś. Nie wiem, od kogo to jest. Naprawdę, kurczę. Szkoda. Szkoda naprawdę. Chyba, że dziś jeszcze będzie liścik. Pełno kątowników. Bardzo grube. Duże kątowniki. Bardzo dziękuję. O, masz ciężkie. Mamy jakieś... Co to jest? Kurde, ej. 3 paczki czegoś takiego. Otworzymy. Chcę to sprawdzić, co to jest. Na pewno coś do remontu. Paint, krea, coś tam. Nie, trzeba to sprawdzić. Nie wiem, czy to mogę dotykać. Dziwnie pachnie. Kreda! Fajnie pisze. To jest chyba kredka świecowa. Biała. Zajebiście. To dla ciebie, widzu lub widzko. Dziękuję za paczuszkę. Więc 3 sztuki mamy
Paint Crayon. Nie mam pojęcia zawsze, co to jest. To jest chyba do łączenia prądu. Nie wiem, do czego właśnie to dokładnie służy, ale na pewno wiem, że to będzie dla dziadka. Co mamy dalej? O kurde! Cały plik tarcz. No tak, to są tarcze. Bardzo grubym granulatem. Na pewno to są... To jest papier ścierny, taki gruby. Ale na co to się zakłada? Nie ma tutaj rzepa. Jest takie dziwne kółko z kreskami. No na gotówkę? No nie, no jak? To jest za miękkie na gotówkę. Mam tego naprawdę dużo. Ty, może ten plastik też był do tego. Że to? Ej, ciekawe, dobra. Okej. Okay. Niech mi ktoś napisze, czy to jest po to, żeby to jakoś ścisnąć i szlifować? Mam nadzieję, że ktoś z was mi napisze, o co chodzi. O, coś ciężkiego. Dobra, rozpieczętuję. Albo nie, wyciągnę jednego. Wkręty ciesielskie. Malutkie, na pewno się przydadzą. 4x70. Kurde, takich wkręcików, wkrętów, śrub, czegokolwiek w tym stylu, kołki, nigdy za wiele. Zawsze się przydadzą. Dziękuję bardzo. Coś czuję, że to jest jakaś spóźniona paczka. Tu jest pełno rzeczy do garażu. Blacho wkręty, akurat na garaż. Dobra. Na pewno jeszcze dziś będę kręcił jakieś blachy, albo będą potrzebne takie wkręty, więc z pewnością użyję. Coś ciężkiego. Co to może być? Instrukcja? O kurde, co ty gadasz? Tyle tarcz do cięcia metalu? Ja pierniczę, jakieś premium, 3 gwiazdki. 2 w 1. Cały plik tarcz. Nie wiem, ile ich tu jest. Może będzie na opakowaniu. 25 sztuk. 25 tarcz. Bardzo dziękuję. Ale będę teraz ciął. Tylko muszę kupić nową szlifierkę, bo tamta się zepsuła z wcześniej. Instrukcja, jak używać tarcz do cięcia metalu chyba. Spora. Ale ja nie czytam instrukcji. I ostatnia rzecz już w tej paczce. Patrzcie, cały karton kołeczków. Ja pierdzielę. O, jakieś ej, a to jest takie mieszane. Podkładki, jakieś nakrętki. Cały karton kołków, podkładek. I tych takich zakrętek na śrubę. Na pewno nie ma nigdzie listu? To wszystko. Nie wiem, kto to wysłał. Gościu albo babka. Bardzo ci dziękuję za tak ogromną paczuszkę. Jest tego naprawdę dużo. Wszystko się na pewno przyda, a bibuszka zwłaszcza będzie szczęśliwa. Więc dziękuję ci i pozdrawiam cię. A my wracamy do odcinka. Mamy czwartek, to już wszystko pięknie wyschło. Pierwsze co zrobię, żeby mi w razie czego rama nie wypadła. Mam deski. Trzeba przykręcić te deski po zewnętrznej stronie. Bo jak mi ta rama pierdyknie, to będzie... dramat. Dam jedną deskę na przykład tu, jedna i dzięki temu nie poleci okno. I dam jeszcze jedną na górze. I teraz rama nie powinna mi polecieć, w teorii. Ale jak to będzie, to się okaże. Trochę się obawiam, ale nie powinno polecieć, naprawdę. Będziemy to montować na kołki rozporowe, z tego względu, że są otwory, żeby sobie tak przykręcić. Kurde, te nie przejdą. Ja pierdzielę, ty. Chyba sobie nie zamontuję na kołki. Kurde, nie wiem teraz, ty. To po to są te otwory? No po to, na pewno. Bo jak ja to zamontuję i się okaże, że nie będę mógł ramy zamknąć, bo to mi na takie wygląda, to na cholerę są te otwory. Ciekawe. 3 otwory tutaj i 3 otwory tutaj. Ja pierdzielę, ty. Jak to teraz zrobić, aby było dobrze? A jakby tak pierdyknąć okno na wkręty ciesielskie? Pasują idealnie. Kurde, ale będę mi trochę przeszkadzać przy uszczelce. Albo może i będzie git? Ty, jak to ma być zamontowane? Na cholerę są te otwory. No muszą być ewidentnie, żeby, kurde, śmignąć śruby. Ale jakoś tak są do dupy zamontowane, że nie wiem, czy to ma tutaj być serio, czy nie. Uszczelki jakoś przeszkadzają. To już mnie zaczyna ciekawić. Spróbujemy na wkręty ciesielskie, tylko najpierw sprawdzę, czy one się dobrze będą trzymać w ścianie. Zrobimy krótki test. Mamy ścianę, mamy wkręta. Kurde! Nie wiem. Idę jeszcze po jeden rodzaj wkręta. Jeszcze sprawdzimy najzwyklejszego regipsiaka, jak on się trzyma. Kurde, zdecydowanie mocniej, nie? Bo tego mogę sobie odkręcić i dokręcić, a regipsiaka za cholerę nie rusza. I ma mniejszy łepek. Kurde, dylemat. Mocny dylemat. Tylko on jest, kurde, trochę krótszy, bo to jest tylko setka. Ajajaj, ty, co tu zrobić? Ale on by wszedł pięknie w te otwory. Proszę państwa, kusi, mocno kusi, żeby na wkręciki. Tylko przydałyby się dłuższe. Znalazłem trochę dłuższe, 12 cm wkręt. Myślę, że będzie się trzymać. Najważniejsze to jest pianka. Pianka trzyma chyba najmocniej, więc tak naprawdę to powinno zdać egzamin. Wstawiamy! Teraz! Jak to wszystko wykminić, aby było dobrze? Czy tak jest równo? No nie jest. A, przecież to trzeba podnieść do góry.
Kurde, ty dawno okna nie wstawiałem i nie pamiętam, co i jak się robiło. Muszę iść po jakieś deseczki, żeby dać podspód. Myślę, że takie dwie deseczki wystarczą. One mają chyba centymetr grubości. Jedna i cyk druga. Ja za duża poziomica, co ty gadasz? Jak ja mam sobie teraz zmierzyć? Dobra. W grę wchodzi mini poziomiczka. Nie, ona jest walnięta. Obracam w jednym kierunku, pokazuję inaczej, obracam w drugim kierunku, pokazuję inaczej. A taka zajebista poziomiczka, przecież mi nie spadła nigdy. Ajajaj, a chociaż pion? Czy dobrze mierzy? Jest w oczku? Nie, ty. A tu już nie jest. Przecież ja tyle rzeczy na tej poziomicy zrobiłem. Co jest grane z nią? Dziwne. Jest. Teraz po środku. Kurde, na wkręty powiem wam, że to nie jest głupi patent. To się naprawdę będzie trzymać. I teraz trzeba troszeczkę tak tyci-tyci przyciągnąć ramę. I zrobię to wkrętem. No, i jest teraz perfekt w oczku, kurde. Jest zajebiście. Tu i tu. Jest gitara. Tak też. No na wkręty to można się bawić. Aż to wam pokażę, patrzcie. Trzy wkręciki. Tutaj, tutaj i na dole. Rama była przykrzywiona w tą stronę, bo no niestety zrobiłem popelinę, więc trzeba było dociągnąć w tą stronę. No i co? Dokręciłem troszeczkę wkręcika i patrzcie, jest tak pięknie i tak też jest pięknie. No kurde. Nikt mi nie wmówi, że ta metoda, którą właśnie zastosowałem, czyli na wkręciki, że jest głupia. Jeżeli macie dom z pustaków, a nie z cegieł czy z czegokolwiek twardego, tak jest tutaj, pustak jest mięciutki, śmiało można montować okna na wkręty. Bo i tak później wszystko trzyma pianka montażowa. To jest w zasadzie najważniejsze, to najmocniej trzyma. Wkrętami można wypoziomować, wkręty można zostawić i będzie pięknie. Tak samo zrobiłem zresztą okno tarasowe. Jeżeli jeszcze nie widziałeś odcinka z wstawiania okna tarasowego, to zapraszam cię, link zostawię w opisie, bo te okno też przymocowałem na wkręty. Trzyma się aż do teraz, a często z niego korzystam. Tutaj tak samo, przykręcam najpierw na dole. Mamy to. Gra muzyka. Kurde, tu ciężko stwierdzić na górze, czy jest równo. Ale wydaje się, że jest równo. Dobra, teraz trzeba to wszystko podociągać. Dobra, rama się, no nie trzyma się solidnie, leciutko się rusza, ale muszą pójść jeszcze tutaj kliny. Robimy kliny. Zrobimy je sami, z drewna. Mam piłę, ukośnicę, tak zwaną. I powiem wam, że wpadłem na genialny pomysł, jak można fajne kliny z tego robić. Z tym dajemy sobie 45 stopni na ukośnicy, ciachamy. Kurde, 45 stopni to może być tak czy siak za mało chyba. Nie, musi być jeszcze bardziej. Ale więcej niż 45 stopni się nie da dać, więc dajemy 0. Trzeba zrobić samemu. Spróbujemy coś takiego pierdyknąć. No, i tak i myślę, że już będzie w porządku. Teraz tutaj sobie ciacham i mamy jeden klin. No widzicie, patencik jakiś jest, można zrobić własne kliny. Spróbuję pod jeszcze większym kątem. Mamy pięknego klina, no kurde, proszę państwa. Chyba zacznę produkować kliny, bo jest to naprawdę zajebiste. Nawet lepszy niż ten, co zrobiłem poprzednio. Tego odetniemy, albo może go jeszcze. To idzie jako odpadek. I zrobimy jeszcze jednego tak jak tam. Takiego porządnego klina, kurde. No nie, no pięknie, coraz lepsze. No taki klin przyda się jak nic. Zajebiste kliny robię. Myślę, że tyle wystarczy. Przecież to luksus robota będzie z takimi klinami. Ten trochę chyba za duży, ale niech będzie, może się przydać. Mamy 4 profesjonalne i jeden taki mniej. Tak tylko powiem, jakby ktoś nie wiedział, po co są w zasadzie kliny, to kliny są po to, jak damy piankę. Pianka wypycha, żeby nam nie przekrzywiło ramy, bo na przykład te wkręty może wyciągnąć, czy cholera wie co. Jak będzie pięknie zaklinowane, to nic nam nie ruszy. Przynajmniej ja tak uważam, po to to robię. Powbijałem. Kurde, trochę mi zrąbało to. Ajajaj, ale mi tu się przesunęło. Sprawdźmy teraz. Teraz gitara. Dobra. Tak jest teraz, jest super. Rama się trochę solidniej trzyma. No nie. Do tego się nie spodziewałem, że wypadną. Muszę zawiesić jakoś skrzydło, żeby sprawdzić, czy na pewno jest git. No i muszę zamknąć ramę, nie? Więc najpierw będzie trzeba tutaj. O, masz taki bolec. Najpierw trzeba będzie nałożyć na to. Ty kieruj. Czaj, bo góra haczy, przesuń to. O, dobra. Trzymaj w pionie. Dobra, okno założone. Kliny powypadały. Zapewne okno też się poprzekrzywiało. No a jak? Muszę okno w tą stronę pociągnąć, na górze. W sumie przyssawką może to przyciągnę do siebie. Da radę. Tylko trzeba też jakoś zaklinować. A w ogóle jeden klin mi na dwór poleciał. No nie, no krzywa jak cholera. Dobra, tu już jest git. No tu też jest git. Co jest w ogóle? Tu jest rozszczelnione. Jedna uszczelka. Tu jest git. Wszystkie trzy są git?
A tu jest rozszczelnienie. Niedopasowane, za krótkie. Uszczelka nawet nie pasuje. Ciekawe. No kurde. Aby to nie robiło żadnych problemów później. Trzeba pierdyknąć unii grunta i psikamy pianką. Kurde, mogłem już wcześniej zagruntować. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem. Trzeba całą ramę pyknąć dookoła taśmą. Całość sklejona, więc możemy psikać piankę w końcu. Szyk, 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 szyk. Pierwsze psiknięcie zrobimy razem na wideo. Bierzemy i psikamy, patrzcie. Co, już pusta pianka? No nie, dobra, muszę iść po nową piankę, ale pierwsze psiknięcie mamy razem. Zapiankowane, już nie wieje, zarąbiście. Poczekam tak z 2 godziny i wtedy spróbuję otworzyć okno, bo mniej więcej tyle trzeba czekać i sprawdzę chociażby, czy się to dobrze otwiera, nie? Bo tego się obawiam, nie sprawdzałem, nie otwierałem, więc to jest na takie albo się uda, albo się nie uda. I gorzej jak się nie uda. Mam nadzieję, że nie będzie spierdzielać. A, no i mam nadzieję, że będzie się otwierać, nie? A to też jest dosyć ważne. Pianka nie do końca wyszła z tej strony, więc muszę od strony zewnętrznej wejść na drabinie i wpsikać piankę w brakujące miejsca. Dosyć wysoko, przynajmniej jak dla mnie. I mam obawy, ale spaść chyba nie spadnę. Nigdy nie ufam tym drabinom, one się strasznie chwieją. Powolutku po prostu. Jeszcze tylko dużo. Najgorsze jest to, że ona musi być mocno oddalona, bo niestety, ale płotek jest ten, który przy okazji rozwaliłem. Jestem na odpowiedniej wysokości, żeby psiknąć na dole. Jezu, jak to się gibie. Jezu, jak ja polecę z tym. Trzeba wyjść jeszcze wyżej, nie? Jeszcze jeden schodek. Jeszcze wieje. Dobra, wchodzę. Ja pierdzielę, ale jestem osrany. Raczej, to jest adrenalinka. Boję się, że krzak napręży i mi od dołu drabinę odsunie, wiecie? Ale w sumie wtedy polecę na krzak. Obym zszedł z tej drabiny cały i zdrowy. Założę sobie kaptur, jakbym leciał, żebym tak, wiecie, nie przetarł czołem na przykład o ścianę. Okno zapiankowane. Powiodło się. Przeżyłem, nic mi się nie stało. Lecimy teraz z drugim oknem. Pokażę wam, jak zdjąć okno z ramy. Wcześniej trochę się gubiłem, bo nie było to w sumie proste, przynajmniej dla mnie. Wiadomo, jak się czegoś nie wie, to nie jest proste. Ale dowiedziałem się, otworzyłem i już wiem. Wiecie, w sumie mógłbym, jak inni youtuberzy, zacząć udawać. Wiecie, nie nagrało się, no to dubel, jeszcze raz, nie? Ale tu nie o to chodzi. Ja pokazuję wam, jak jest naprawdę. Niestety, zrobiłem to poza kamerami, w sensie nie nagrało się. No to nie ma co drugi raz. Jak już wiem, no to wiem, tak? Pierwsze co, to trzeba otworzyć okno. O! Mamy takie gówno i to trzeba pchnąć w dół. Tutaj, ciach i wtedy odsuwamy blokadę. I blokada jest zdjęta tak naprawdę. I teraz jedyne co trzeba zrobić, to podnieść do góry. O! Przesunąć i wyjąć z ramy. Jezu, jak te przystawki są zajebiste. I mamy zdjęte, zajebiste. To mi się mega podoba, ten rodzaj blokady. W tych na dole było trochę inaczej, ale nie pamiętam, jaka tam była firma. Tu jest naprawdę fajnie, takie kliki jakby. Odwracamy. Ciach. Muszę właśnie obczaić, o kurde, ty, te wkręty tutaj będą za krótkie. Ajajaj, zapomniałem, że tutaj przecież zrobiłem sobie taką naprawdę dowalone szpary. Ty, ale ja tego nawet chyba nie zapiankuję aż tak. Chyba zrąbałem trochę, powinienem tutaj zamurować. Te wkręty dosłownie tylko złapią. Co teraz zrobić? Idę jeszcze obczaję kołki. Bo jakbym pierdyknął takie, no one są fajne, długie, tylko kurczę za duże na ramę. Powinny być cieńsze, na przykład 8, wiecie? Tu mam 10, może pojadę do sklepu po 8? Chyba, że mam 8. Przypuśćmy, że daję właśnie tak. Przytrzymam sobie głową. Jakby był właśnie 20-centymetrowy, to byłoby naprawdę git. Dlaczego to wszystko musi być takie trudne w ogarnięciu? Jeszcze jedna nadzieja. Listwy montażowe. Czy listwy montażowe zdadzą egzamin? Czuł, na przykład nie damy tam kołków. Kurde, tylko te listwy aż tak się nie wygną. No bo co, dam tak listwy? Jak bardzo ją mogę odgiąć? Zaczyna mi brakować pomysłów na to okno. A wygnę jeszcze jedną z drugiej strony. Zaraz coś sprawdzimy. A może to by nie było głupie? Tu praktycznie dotyka. Jakbym tak przykręcił. I tutaj też na jednego kołka. Albo nawet i na wkręta wtedy. Dobra, wiecie co? Coś pokminimy z tym. Jezu, ale to będzie popelina chyba. Nie, nie, dobra, nie, to nie będzie popelina. Tak zrobię dowalony patencik, że zobaczycie. Nie no, aby te moje dziwne pomysły zadziałały, nie? Kurczę, jestem dobrej myśli, ale to różnie bywa, wiecie, nie? Jakiś patent jest, to będzie naprawdę dobre. Wezmę, wyczyszczę to benzynką. Kurde, jestem już naprawdę dobrej myśli, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Powiem wam, że benzyna w połączeniu z tym czymś nie pachnie za pięknie. To naprawdę będzie dobry pomysł. I wydaje mi się, że to będzie nawet
lepszy pomysł niż z tamtej strony, jak zrobiłem, bo tam, kurczę, tak średnio bym powiedział z tymi wkrętami. Zobaczymy, jak pianka będzie trzymać, ale tu będzie tak okno dowalone, że nikt tego nie ruszy. Nawet sąsiad. Te kotwy montażowe przykręcę wkrętarką, po prostu wkręciki do ramy. Patrzcie na to, co wymyśliłem. Kurde, jestem z tego dumny, bo wierzę, że to zadziała. Mamy te haki, one są założone, plus jeszcze wkręcone na wkręta, żeby to się solidnie trzymało. Wszystkie wygnę w ten sam sposób i wtedy one praktycznie dolegają do ściany. Mamy trzy, jeszcze tu i tam. Na dole tak samo dałem, żeby właśnie w razie czego jakby miało się coś bujać, bo wiadomo, to są duże odległości. To jeszcze na dole i na górze trzeba będzie się w nadproże wkręcić. I tak samo z tej strony. Czyli jedno takie małe okienko będzie się trzymało na 8 listwach. Plus pianka montażowa, więc kurczę, nie ma opcji, że coś będzie nie tak. Myślę, że to okno będzie się o wiele lepiej trzymało niż tamte. Od strony zewnętrznej przykręcę teraz listwy, bo boję się, że to poleci. Albo jeszcze inaczej. To sobie przykręcę pod kątem i nie ma opcji, żeby coś poleciało. Dobra, teraz już nic nie wypadnie. To znowu będzie musiało być na podwyższeniu. Trzyma się pięknie. Listwa teoretycznie nie poleci. Trzeba powyginać właśnie te wszystkie bolce, ale trzeba zmierzyć tak 5 cm, a tutaj 5,5. No to okej, w sumie 5,5. To nie ma tragedii. Tu już jest 6,5, tu już jest kurde prawie 7. Tu będzie gorzej. O kurde, a tutaj 8. Ty, jak wygiąć aż tak listwę? To aż tak nie przejdzie. Chyba wezmę jeszcze jedną listwę i dam dwie na dole. Albo może i nie. Czy to ma sens? Kurde, nie wiem. Powyginam, zobaczę co to będzie. No prawie jest. Tu by było git. No niby by tak było można. Tak zostały pozaginane blaszki i one wtedy idealnie, o, patrzcie, ciach, żeby wkręcić. Kurde, nie wiem czy to będzie dobre. W teorii wydaje mi się, że tak, ale jak to wyjdzie później, to się okaże. Dobra, no tak robimy. Trzeba to okno całe wypoziomować. Kurde, wypadł! A! Ty, uderzyłem ją! O! Ninja! Jestem w tym dobry, dobra. Jest mocno krzywo. Trzeba troszeczkę podnieść to okno. I ja je podniosę pod kładeczką. Czy teraz będzie git? No oczywiście, perfekt. Mamy to. Jest w oczku. Tak jak być powinno, ale jeszcze trzeba sprawdzić z drugiej, czy na pewno. Jest zarąbiście. Tylko teraz jak tak sprawdzić? No nie ma za bardzo jak. To mnie właśnie najbardziej denerwuje. No i cholera wie, czy to jest proste. Mam za dużą poziomicę. Mała jest zepsuta. I jak ja mam to zrobić? No nie ma jak. Dobra, zaufam, że jest git. Bo skoro tak jest git, to teoretycznie tam też powinno być git. Docisnąć tyle, ile trzeba, aby było w pionie. I tak powinienem przykręcić wkręta. Jest bardzo dobrze. Ty, nawet lepiej niż z tamtej strony na wkrętach. Nawet nie wiem, czy jest sens dawać te haki na górze. Trzyma się to naprawdę dobrze. Teraz jeszcze tylko przykręcę na dole, ale to na krótszego wkręta. Albo wiecie co? Zawalę takiego. A co? Niech będzie taki mocny. Nikt mi tego okna nie ruszy. Tylko jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno nic nie uciekło. Czy jest wszystko równe? Jest gitara. Chyba przywiercę jednak na górze tego kołka. Ale spróbuję ciesielskim. Czy da radę przebić? Czy ciesielski wkręci się? Ej, to serio działa! To się wkręca! Wow! Co ty gadasz? Ty, wkręcamy! Wezmę cieńszy, a później dopierdzielę grubszym. Kto by pomyślał, że wkrętami ciesielskimi można kręcić w nadprożu betonowym. Naprawdę jestem w szoku. Zajebiste. Dobra, wykręca go. O, ej, nie idzie go wykręcić. Co? Ej, to wierci, ale jest luźne. No nie pierdziel. Ej, to nie fajnie. Tak nie miało być. Nie, no do dupy. Wiercić wierci, ale nie będzie się trzymał, po prostu wywierci. Ciekawe, można otwory sobie wiercić. Jednak po prostu wpierdzielę króciutkiego kołka, akurat będzie prawie do końca nadproża, mamy wiertło. Kurde, nie wejdzie. Nie, proszę, nie. Uff, dobra, najpierw zrobię otwór. Ja pierdzielę, no nie. Wejdzie. Jest. Mamy to. A nie wsadziłem kołka najpierw. Znaczy, kurczę, nie wsadziłem kołka. Mogłem najpierw go wsadzić. O, wiem jak to zrobię, przecież mogę odgiąć. Dobra. Ty, teraz kwestia tego, czy jak ja to wbiję, czy mnie nie pociągnie ramy. Dobra, będzie zajebiście. Petarda. I teraz ta rama naprawdę solidnie się trzyma. Bez problemu mogę teraz założyć skrzydło i niczego się nie będę obawiał. Jest zajebiście. Ale wymyśliłem genialny plan, jak piankę psiknę. Ja pierdzielę. Dobra, patrzcie. Otwory są ogromne, nie? Dziury są naprawdę duże. A mam takie zajebiste panele. Żeby ta pianka, wiecie, nie wylatywała od zewnętrznej, przykręcę ścianki wzdłuż tu i tu. Wtedy jak będę psikał pianę, nie będzie mi wypadać, będzie się trzymać. Geniusz, geniusz. Robimy tak. Przekręcamy już wszystko. Jest wszystko równiutko. No przecież to będzie coś pięknego.
Dobra, jedna ścianka przytegowana. No i patrzcie co, patent z deskami, chyba git. Czy dawać tu kliny? Sądzę, że nie trzeba, aczkolwiek trochę pracuję. Czy mi na, jak założę ramę, czy mi wtedy by nie wyrwało, wiecie? Więc dam klin, jest na dole i dam na górę tutaj. Jest gitara, dzwonię po babkę i zakładamy ramę okna. Dobra, babka, sytuacja ta sama co wtedy. Może będzie lepiej. Ogólnie? Nie dawaj, teraz czekaj, daj mi powiedzieć. Lepiej... Gotuję zupę, przeszkadza. Co? Zupę gotujesz? Dobra. A jaką? Ogórkową. Ogórkową. Dobra, zajebiście. To dawaj, bo gotuje się tam. Już. Wiesz, jakie to jest ciężkie? No ta się pięknie zamyka. To coś tam musiałem zrąbać. Kurczę, teraz pytanie. Co ja tam musiałem zrąbać? Oby tam wszystko było dobrze, nie? Kurczę, tam też mogłem zrobić na te pierdolniki. Te kotwy. Żałuję teraz trochę. Obym nie musiał przez to wycinać tamtego okna. Otwieramy, sprawdzimy, czy... Wszystko się dobrze trzyma. Czy wiecie, bo tutaj nie obawiam się. Przynajmniej trochę się nie obawiam. Czy jak puszczę, czy będzie stał w miejscu? Ja pierdzielę. Geniusz ze mnie. Czy wy to widzicie? Ani drgnie. Nie leci w żadną stronę. No petarda. Jestem z siebie dumny. Co to kuźwa jest? Widzicie? Tam jest jakiś korek pomiędzy uszczelką a tym. Dobra, otworzę okno. Pokażę wam to gówno. Co to kuźwa jest? W tamtym oknie nie ma nic takiego. Tu wystaje korek jakiś. Jeżeli to będzie jakiś zasrany korek, przez który będzie na przykład wilgoć szła, bo to jest idealnie na uszczelce. Nie wiem, jakim cudem on się tam znalazł. Jest tylko w jednym miejscu. Kurde, przyklejany korek, jak jest na przykład, widziałem często, na środku okien coś takiego dają, nie wiem po co. Ale co on tam robi pod uszczelkami, kuźwa? To ciekawe, dobra. No już tak zostawię. Bierzemy taśmę, taśmujemy całe okno i piankujemy. Kurde, tak się zacząłem zastanawiać, czy lepsza by nie była jakaś pianka wysokoprężna, wiecie? Bo niskoprężna to mi tutaj zejdzie w cholerę. Robimy pierwsze psiknięcia. Jezu, ale piany pójdzie. To ja z 3 puszki tutaj stracę. Od razu, wiecie co, przyniosłem sobie zraszacz z wodą. Z tego co pamiętam, ktoś z was pisał mi, kiedyś jak wstawiałem okna, żeby piankę namaczać wodą, że lepiej napuchnie i będzie bardziej elastyczna. Więc tak będziemy robić, zwłaszcza przy tak dużych, wiecie, tu ogrom pianki idzie, więc to będzie można fajnie układać. Więc tak zrobimy. Całe okno zapiankowane. Jak możecie zauważyć, piana zaczyna rosnąć. Teraz ją sobie psikamy wodą. Niech rośnie. Jestem zadowolony jednak. Aż tak dużo piany nie poszło, bo 1,5 butelki, można powiedzieć. A szybka akcja. Jakbym miał jeszcze murować, to by zajęło o wiele dłużej. A tak to jest więcej ocieplenia. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak chyba pianka lepiej izoluje ciepło niż taki pustak. Kurde, nie było mnie z 20 minut, a tą piankę tak wyrąbało, że zaraz najdzie na okno. Chyba za mocno spsikałem. Ale jeszcze troszeczkę spsikamy. Spróbuję teraz pouciskać tą piankę, bo kurde, wylatuje i to mocno. Co, i mam ją tak po prostu przycisnąć do środka? Okej, czyli przynajmniej wiem, że trochę przegiełem z tą pianą, za grubo z nią poleciałem, ale przynajmniej wszystko ładnie wypcha. Trzeba obczaić z drugiej strony, czy okno się otwiera. Wielka chwila, czy okno się otworzy, czy nie będzie problemów. O kurde, jak ciężko to chodzi. O kurde, ale już mam obawy. A nie. Otworzyło się ładnie. Działa. Nic się nie zamyka. Jezus, jaki ja jestem dobry w tych rzeczach, nie? Jakby ktoś z was potrzebował wstawić okno, dzwońcie po mnie, przyjadę, zamontuję, jakoś się dogadamy i gitara. Nie, no a tak naprawdę wystarczy, że obejrzycie taki poradnik, jak właśnie zrobiłem. Jak wstawić okno, wszystko picuś, glancuś, pięknie. Kurde, robicie jak ja i macie picobello. Ale pytanie, czy się dobrze zamknie? Coś jest nie tak tylko z zamykaniem. Chyba będzie do wyregulowania. A uchyla się? Uchylić się nie chce. Zamknąć się zamknęło. Okej, tak jest zamknięte. A dlaczego to się uchylić nie chce? Tu coś tak dziwnie przeskakuje. No na pewno jest do wyregulowania, ale... Dlaczego ono się nie chce otworzyć? Co jest grane? No dobra. Będzie tylko otwierane na oścież. Trudno. Kurde, kusi mnie, żeby otworzyć to okno teraz. Chyba taśmę mogę zdjąć, bo już bardziej nie wypcha. Sprawdzę, czy się uchyla, bo z tamtym jest problem. No tu się uchyla. Co jest grane tam? Będzie trzeba wyregulować. Została do zrobienia jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem właśnie przy oknie, czyli wstawić tutaj parapet. Kompletnie o tym zapomniałem i tak przez długi czas sobie stało. Trzeba powyciągać kliny z tego okna, odkręcić od strony zewnętrznej deski i wstawić parapet. Deseczki luźne, więc zajebiście. Jak zakurzyłem.
Metoda ta sama jak wcześniej, czyli musi być wciśnięty styropian i musi być to upierdzielone, bo idzie pod topianka. Jeden styropian jest ucięty jeszcze teraz tutaj, ale okazało się, jest problem. Tu mamy starą zaprawę do zbicia. Wyczyszczone. A i teraz jeszcze damy unii grunta. Pięknie. W zasadzie jest to mega proste. Psikamy tutaj tego piankę. Bierę styropian. O, no i wciskam, nie? O kurde, ty, nie mam taśmy na ramię, a zdjąłem folię. Chyba to jakoś zejdzie później, nie? No bo zrąbałem już. Jakoś się to odklei chyba. Dobra, teraz żeby tego styropianu jakoś nie wypchało, trzeba dać tu ciężary. Kurde, a ludzie mówią, że siłownia się do niczego w życiu nie przydaje. A tu patrzcie, jakie zastosowanie siłowni. Ej, ale okna nie zamknę. To może najpierw zamknę okno i potem położę ciężary. Picobello. Jeszcze trzeba odkręcić stare... Jezu, serio, na Torxa. Odkręcam deski. Pięknie. Tutaj parapet sobie schnie, a ja opróżniam całe to pomieszczenie. Kosiarki, wszystko co tu było, idzie wek, bo będę potrzebował tutaj miejsca. I tak samo cały ten regał zostaje wywalony. Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Sprawdźmy, co my tu mamy. Otwieramy. O, dobra, jest jakaś karteczka w środku. O kurde, jaki długi liścik. Czytamy. Cześć Hubert, na wstępie dziękuję za to, że robisz swoje filmy. Dzięki nim mam co oglądać podczas obróbki zdjęć, jestem fotografem. Dzięki Tobie moja praca przed komputerem staje się o wiele przyjemniejsza. Odkąd kupiłeś nową kamerę, zauważyłam, że dość często na filmach w losowych miejscach na ekranie pojawiają się różne, różnorodne kropki. Tak, to prawda, sam się tym denerwuję podczas montowania. Niestety są to pyłki i inne kurze, które wpadają na matrycę Twojej kamery lub na obiektyw. Kurde, nie będę czytał dalej, bo tutaj jest napisane, co jest dalej w pudełku. Ja chcę to sprawdzić sam, więc ten etap pominiemy. Zakryję sobie. Też prowadzę swój kanał na YouTubie, ale o tematyce fotografii. Zainspirowałeś mnie, by w najbliższym czasie zrobić kolejny film odnośnie podstawowego czyszczenia i dbania o sprzęt fotograficzny. Myślę, że ta wiedza może przydać się niejednemu. Mam nadzieję, że dzięki tej paczce kolejne Twoje filmy będą już bez żadnych kropek. Będę kontrolować i jak coś zobaczę, to przypomnę Tobie o zestawie czyszczącym w komentarzu. Powodzenia w budowaniu domu. Agnieszka Kakadu Vlog. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za te informacje. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo ciekawych rzeczy odnośnie tego, jak łatwo uszkodzić obiektyw i ogólnie aparat. I szczerze mówiąc, teraz się boję tego robić i dotykać się do tego, ale sprawdźmy, co jest w środku. Kurde, mam brudne ręce. Co to jest? O, to jest ten zestaw. Gruszka plus coś. Kurde, mam brudne łapy, chyba nie powinienem tego otwierać. Ale jestem zbyt ciekaw. A, to jest wszystko w foliach. Ej, to jest taka gruszka jak do nosa, jak dla bobasów. Dawaj, Wera, gluty ci wyciągniemy. Okej, okay, przyjemne. Gruszka. Ja zawsze dmuchałem i czasem potrafiłem napluć na obiektyw. Więc gruszka przy rzędzie lepsza. To jest chyba... A, nie będę tego rozpakowywał, bo mam brudne łapy. Tu jest pędzelek, który wysuwamy. I jest ściereczka. Bardzo dziękuję. I co mamy dalej? Zupka chińska. Pikantna. O, i jest taśma, o której była mowa. Czyli w zasadzie nie przeczytałem, tylko że jest zupka chińska w zestawie. I mamy taśmę. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za wszystkie rady. Na pewno się do nich zastosuję, bo aparat to drogi sprzęt i będę tego używał, tak samo jak taśmy, a zupkę zjem na pewno. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Cię, a my wracamy do odcinka. Idziemy obczaić, co tu się wydarzyło. Jest to zategowane odpowiednio. Otwieramy. Błagam, oby wszystko było git. Jest. Otworzyło się. Nie ucieka. Wszystko w pionie. Trzeba jeszcze zdjąć te gówno. Ja to tak sobie nazwę. Zarąbiście. Kurde, jakie te panele są użyteczne. Jeszcze pewnie nie raz ich użyję na budowie. Kurde, nie popsikałem pianką od strony zewnętrznej. No trzeba wpsikać. W sumie, wiecie co? Ja sobie od góry psiknę tą piankę tam. Też będzie dojście. Trzeba wywalić te dechy. Siup. Jedna. Kurde, co tak ciężko? O kurde, ty, ale trzyma. No i pięknie. Mamy zaślepki, pewnie nie widać stamtąd. Dobra, nara.